Witam w kolejnej części modelowania naszego robota. Przejdziemy teraz być może tutaj do tego środkowego elementu, z którego potem wychodzą tutaj te jakby kończyny, tak? Nie jestem fachowcem, nie wiem jak to się nazywa. Tutaj sobie już od razu poprawimy, bo jak widać tutaj jest ten element jest szerszy, więc prosta zmiana, zaznaczamy, spróbujemy sobie to po prostu przesunąć i tak to wystarczy. Oczywiście teraz trzeba od razu poprawić ten element. Możemy to po prostu sobie scalić. Sprawdzamy, czy mamy snapa. Jest. I w zasadzie to też sobie tutaj połączymy. Remove doubles, żeby pousuwało nam te duplikaty, co teraz tutaj zrobiłem. Tak, jest to trochę lepsze. Wydaje mi się, że ten element możemy zrobić jako taki, że to niby jest jakiś hydrauliczne coś do ruszania tym całym dołem tego robota. A to jest po prostu taka harmonikowa jakby osłona. Wiecie jak to mniej więcej wygląda. No, tak wnioskuję po koncepcie, ale po prostu w ten sposób to zrobimy. Jak ja robię czasami takiego typu elementy, to ja się nie bawię tutaj w jakieś ustawianie, tylko sobie przechodzę do nowej warstwy. Tutaj, jak już wiecie, macie warstwy. Ja sobie kursor daję na środek świata, to jest Shift plus C. I po prostu ten element modeluję. I potem go dopasowuję do reszty modelu. Wyłączmy sobie teraz na chwilę do modelowania background image. Nam nie jest do niczego potrzebny. Zróbmy tutaj więcej miejsca. No i od czego zaczniemy? No od circle, gdzie ona jest. Sobie można zmniejszyć. I po prostu do góry sobie pojedziemy kawałek. Niedużo, bo widzimy, że to tam też nie jest jakieś wybitnie duże, chociaż. No i tak będziemy robić prosty rig. Więc mamy to w takim stylu. I teraz dajmy kilka podziałów, 10. Sprawdźmy, czy ja to w ogóle parzyście zrobiłem, bo nie jestem pewien. Teraz co drugi, no nie jest parzyście, czyli damy 11 i co drugi sobie po prostu zaznaczymy. Teraz co? Teraz najlepiej by było dać tutaj bevel, nie skalować. A dać bevel. Trochę sobie to tutaj poszerzyć. Teraz zaznaczyć te drugie i spróbować to zrobić w ten sposób. Jednak tutaj też damy bevel. Tylko że mniejszy.
Sobie to zeskalujemy w dół. A może, może. No dobra, niech już jest. Tak. Tylko teraz, jak zauważyliście, ja specjalnie to zrobiłem. Skalowałem w Object Mode, żeby was uczulić na takie coś jak, już o tym była mowa wcześniej, ale to zawsze można przypomnieć. Bo teraz na przykład skala jest na, tak jak nie powinna. Tu skala zawsze powinna być 1, 1, 1. Znaczy zawsze, no zawsze, jak się modeluje, wiadomo, są jakieś tam wyjątki. Nie będę teraz tutaj wymieniał i szukał, bo nie na ten temat jest tutorial. Ale właśnie jak sobie zeskalujecie w Object Mode, bo teraz było mi po prostu wygodniej, bo już miałem środek na podstawie. Nie musiałem się tu bawić w jakieś zmiany. I teraz szybka poprawka tego, czyli Ctrl A i Scale. Już jesteśmy na dobrej skali obiektu. Dodamy teraz resztę tego detalu. Tutaj nie wiem, co to jest. Takie wejście, taki jakby chyba, nie wiem. Ale sobie to na oko zrobimy. Ten sposób. I tutaj musimy w górę. Ten element powinien mieć Subdivision Surface modyfikator. Możemy sobie go od razu dodać. Dodajmy sobie też Smooth Shading, żeby widzieć, jak to wygląda. Tutaj jest na pewno podział za mało. To na 100%. Teraz jak sprytnie sobie przesunąć to bardziej do środka, żeby tutaj pomiędzy ten a ten dodać lupa i żeby nie było za ciasno. To jest bardzo proste. Skalować będziemy po prostu wokół osi X i Y. Jak to zrobimy? Jak to się robi? Generalnie po prostu naciska się S do skali i potem z Shiftem naciska się tą oś, którą chcemy pominąć w skalowaniu, czyli akurat w tym przypadku chcemy pominąć oś Z, czyli tą wertykalną. Ja naciskam sobie Z i jak widzicie, operacja działa. Sobie to tutaj lekko przybliżę, żeby dodać detal. Teraz sam nie wiem. Tak jest nawet dobrze, powiem wam szczerze. Ale dodamy tu. Żeby to nie było takie za płaskie, to można też Shift, raczej S, Shift Z, lekko to delikatnie dać. O, jak widzicie doskonale, co zrobiłem. To takiego nabrało gumowego efektu. Chociaż to nie musi być guma, ale robimy gumę. Tutaj na dole też można to delikatnie podnieść i w zasadzie jeszcze ten spód zrobimy kopię, a tu się nauczycie też sprytnego zarządzania modelem. Jeżeli ja już to mam wymodelowane u góry, to oczywiście mogę to skopiować, zaznaczyć najpierw oczywiście, tak jak zrobiłem, Shift D. Przesunąć sobie ten element na dół, żeby go odizolować już od powielania się z tym. No i teraz możemy w zasadzie zrobić, co chcemy. Możemy go obrócić, możemy zrobić mirror. Ja zawsze wolę zrobić mirror. Ctrl M i chwila, bo chyba zmienili skróty. Nie, dobrze. Ctrl M. Coś nie działa, ten Ctrl-M. Cóż,
Użyjemy tutaj po prostu zglobal. W zasadzie to było chyba dobrze. To użyjemy rotate, już nie będziemy kombinować. Jak przysłowiowy koń pod górę. To powinno pasować, bo to jest ten sam promień tutaj i tutaj. Teraz jak to dopasować? Użyj naszego kochanego snapa, czyli przechodzimy do vertexa, wciskamy G, wciskamy Z, żeby nam się robiło tylko wokół tej osi i naciskamy z kontrolem jakiś tam najbliższy vertex. Jak widać już wszystko jest dopasowane, prawie. Bo oczywiście musimy teraz użyć remove doubles, bo te vertexy, które się tutaj złapały, one są podwójne, a nie mogą być podwójne, czyli remove doubles. I jak widzimy, mamy ten element identyczny, tak? Jeszcze zapomniałem tutaj o takim minimalnym wykończeniu do wewnątrz. Możemy to zrobić nawet, żeby już się nie bawić potem. Czyli zaznaczam górę, dół. Tutaj teraz trzeba być też wyczulonym na właśnie, żeby się nie pomylić. Naciskamy E do Extrude i S i znowu Z. Wtedy nam tutaj się zrobi to co chcieliśmy. Ale możemy to zrobić sprytniej. Jeszcze raz ten Z. Jeszcze raz E do Extrude. Jeszcze raz SZ. Bo z subsurfem po prostu potrzebujemy tego takiego lopa pomiędzy, żeby to się za bardzo nie naciągało, żeby to... No tutaj po prostu trzeba wiedzieć jak działa subsurf. Wtedy będziecie wiedzieć jak operować w takich miejscach. Cóż, no i element jest. Mamy go zrobiony. Teraz ten element musimy dopasować do reszty naszego modelu. Nasz model jest tutaj, czy też powinien być w środku, no ale referencja tam. Czy już tej referencji, powiem szczerze, chyba nie potrzebujemy. Bo w jakim celu? Już potem będziemy coś dopasowywać, to może to zrobić w ten sam sposób, który zrobiłem teraz. Więc przeniesiemy sobie cały model do... Jak to zrobić sprytnie, jak widzimy, to są dwa znowu elementy. Kursor damy sobie do środka jednego. Zresztą chyba oba są w tym samym środku dokładnie. I dodamy sobie obiekt empty, jakikolwiek. I tak, ten i ten obiekt damy parent do tego empty, które dodałem, czyli Ctrl P. Set parent to object i teraz mamy ten obiekt, te dwa mamy tutaj kontrolowane poprzez ten obiekt, który dodałem przed chwilą i po prostu ten obiekt wyzerujemy mu przesunięcie względem świata, czyli będzie na 0,0,0, czyli Alt G tutaj już jest. Następnie zmieńmy to na increment, żeby nam się tutaj po gridzie przesuwało. Jeszcze przesuńmy to gdzieś tak w górę. Jeszcze kawałek. I teraz ten i ten obiekt. Usuniemy ten parent, bo to jest tylko taki trik na przesunięcie. To nie jest nam potrzebne. Dajemy Alt P. I teraz musimy uważać, bo jak damy click parent, to nam się to znowu cofnie gdzieś tam. Gdzie nie ma, musimy dać clear and keep transformation. No, samo to przez siebie mówi, o co chodzi. I teraz tak, jak już widzicie, parentu nie ma, a obiekt jest w tym miejscu, w którym przesunęliśmy go z tym obiektem pomocniczym i wszystko działa. Teraz szybkie sprawdzenie tutaj, jakie to jest wielkie, jest dużo mniejsze. Znowu możemy użyć
skalowania wokół osi X i Y, pomijając oś Z. I już teraz ręcznie sobie dopasować. Tutaj jeszcze można to minimalnie jakoś sobie tutaj zeskalować. I oczywiście możemy to tutaj ruszyć wokół osi Z. Dajmy sobie kursor gdzieś mniej więcej do środka. I zmieńmy pivot point na 3D kursor. I zeskalujmy to, żeby nam to pasowało. Jakoś, może aż nie tyle, tyle powiedzmy. I przesuwamy sobie to w górę. Żeby ten element nam nawet można go nie jest dobrze. I w ten sposób właśnie zrobiliśmy ten tutaj element. Kilka tam trików wam pokazałem. No i to było na tyle w tej czwartej części tutoriala. Zapraszam na część kolejną. Zajmiemy się tutaj dalej po prostu modelem. Dziękuję za uwagę.